Tadeusz Pieronek był polskim biskupem, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także autorem wielu książek o tematyce wiary i Kościoła. Duchowny odszedł wczoraj wieczorem, w czwartek 27 grudnia. Taka informacja nie obeszła się bez echa nawet w Sejmie. Tadeusz Pieronek, mimo swojego pokaźnego wieku, był w świetnej formie i cieszył się dobrym samopoczuciem. Zaledwie dwa miesiące temu, w październiku, wydał swoją ostatnią książkę zatytułowaną Ojciec, czyli o Pieronku. Mówił w niej o Kościele, demokracji, a także polskiej konstytucji. Jego śmierć dla wielu osób była prawdziwym zaskoczeniem. Tadeusz Pieronek uhonorowany w Sejmie. Piękny gest ze strony polityków. Dziś w Sejmie odbywa się dodatkowe zgromadzenie, podczas którego politycy obradować będą na temat obniżenia cen prądu. Zanim posłanki i posłowie przeszli do części dyskusji i głosowania, postanowili uczcić pamięć zmarłego biskupa Pieronka. Wszyscy zgodnie stanęli na baczność, przez chwilę trwali tak w milczeniu, po czym odmówili wspólnie modlitwę Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie. Takie zachowanie to piękny gest ze strony polityków, zważając na to, że wielu z nich nie zgadzało się ze słowami głoszonymi przez zmarłego biskupa. Duchowny został pożegnany w sposób godny swojego stanowiska. Tadeusz Pieronek żegnany przez największych. O śmierci biskupa dowiedzieliśmy się dzięki mediom społecznościowym. Smutną informacją podzielił się na Twitterze episkopat. Dziś wieczorem w Krakowie zmarł B.P. Tadeusz Pieronek, był biskupem pomocniczym sosnowieckim, 1992-1998, sekretarzem generalnym KEB w latach 1993-1998, rektorem PAT w Krakowie w latach 1998-2004. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Można było przeczytać na profilu episkopatu w mediach społecznościowych. Na specjalny wpis zdobył się nawet sam Donald Tusk. Polityk zdobył się na osobiste wyznanie, w którym zdradził, że jeszcze niedawno widział się z BP. Pieronkiem. Mężczyźni odwiedzali się nawzajem, mimo wyraźnych różnic w światopoglądach. Smutny koniec roku, odszedł biskup Tadeusz Pieronek. Wspierał Polskę europejską szczerze i odważnie. Gościłem go w tym roku w Brukseli, on mnie niedawno w Krakowie. Różniąc się czasem, rozumieliśmy się, smutno napisał szef Rady Europejskiej.